Każda wiedza w sporcie się przydaje, bo sport to jest osiąganie wyników sportu, to jest suma różnego rodzaju doświadczeń, nie tylko związanych z danym sportem, ale również z takiej wiedzy chociażby fizycznej. Dlatego zawsze powtarzam, że fizyki nie da się oszukać, zwłaszcza w rajdach samochodowych, i poznanie pewnych zależności również pomaga zrozumieć, co tak naprawdę dzieje się z samochodem rajdowym. Dlatego tego typu wykłady są ciekawe nie tylko dla kierowców rajdowych, dla fanów sportów samochodowych, również dla ludzi, którzy fascynują się fizyką, ale każdy wyciągnie coś dla siebie. Ci, którzy wolą fizykę, zrozumieją kierowców rajdowych nieco bardziej, a ci, którzy kochają rajdy samochodowe i samochody w ogóle, zrozumieją, dlaczego te samochody jeżdżą w taki, a nie inny sposób. To ideą wykładów Red Bull Ryzyk Fizyk, moim zadaniem w tych wykładach jest, żeby przybliżyć fizykę, żeby pokazać, że ona nie musi być nudna, że nie musi być taką zmorą, że nie muszą być tylko pustymi zadaniami, ale że można ją zobaczyć w sporcie. I na przykładzie motosportów widać, że tej fizyki jest bardzo dużo, ona pomaga, tam jest sztab inżynierów, którzy rozwiązują nic innego jak zadania czysto fizyczne, żeby pomóc kierowcy osiągać jak najlepsze rezultaty. Dużo rzeczy można było się dowiedzieć, które w rzeczywistości się dzieją w czasie jazdy samochodem, a jak to wygląda w prawach fizyki. Było tutaj takie jakby potwierdzenie tego, że jednak to, jak działa praktyka i co stosuje się w praktyce, ma swoje potwierdzenie również w nauce.